Urzędzie Miasta Działdowa zostały podpisane dwie umowy pomiędzy gminą Miasto Działdowo a Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie w sprawie dofinansowania dwóch projektów. Dzisiaj podpisaliśmy z panem burmistrzem dwie umowy. To jest oś rewitalizacja, dotyczy to rewitalizacji społecznej. Projekty bardzo ważne, jeżeli chodzi o rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Działdowie. Pierwsza dotyczy centrum związane z organizacjami pozarządowymi, ulica Zamkowa 6, a druga to jest przestrzeń publiczna w parku Jana Pawła II. Suma inwestycji to 3,4 miliona złotych, natomiast duże dofinansowanie 2,9 miliona, więc bardzo pozytywna, można powiedzieć, proporcja. Jest to już kolejne dofinansowanie, które trafia do Działdowa. Kolejne dofinansowanie do Działdowa. Cieszę się, że tutaj samorząd, pracownicy, też pan burmistrz bardzo wnikliwie analizują możliwości pozyskania środków unijnych, bo konkurencja jest bardzo duża. Całe województwo chce jak najlepiej wypaść w tej rywalizacji. Kolejne pieniądze trafiają do Działdowa, więc naprawdę gratulacje i pochwały. Podpisane umowy dotyczą rewitalizacji społecznej. Są to projekty bardzo ważne, jeśli chodzi o rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Działdowie. Ratujemy kolejne zabytki, kolejne ważne jakby w infrastrukturze społecznej obiekty. No i tak jak w przypadku tej przestrzeni publicznej w parku, to też jest wszystko dla ludzi, więc pozytywne projekty, z pewnością pożądane przez społeczeństwo. Na dzień dzisiejszy trwa rozstrzyganie przetargów. Przetarg na dwór zostanie rozstrzygnięty 6 lipca, a na park do 30 lipca. Park będzie zgodnie z założeniami wykonany do końca tego roku, a dwór do połowy przyszłego roku.